Witam. Przedstawiam kierownicę Primo 1P o szerokości 760, średnicy montażowej 31,8 i wzniosie 30 mm. Skusiłem się właśnie na nią przez jej cenę, która nie przekracza 60 zł i trochę większemu wzniosowi, gdyż nie lubię płaskich kierownic. Primo wykonana jest z aluminium 6061 i co ciekawe bardzo przypomina kierownicę Wake'a. Waży 343 gramy i posiada oznaczenia ułatwiające jej skrócenie. Czy warto używać takich kierownic do ostrzejszej jazdy? Moim zdaniem nie. Na czym jak na czym, ale na kierownicy radzę nie oszczędzać, bo jej nagłe złamanie może mieć bardzo, bardzo brzydkie konsekwencje. Poczekajcie chwilę i dozbierajcie do mocniejszych kierownic z aluminium 7050, jeśli lubicie sztywność, lub 2014, jeśli chcecie, aby kierownica lepiej tłumiła drgania. W okolicach 200 zł jest naprawdę duży wybór porządnych kierownic, jeśli się dobrze poszuka. Przykłady i linki wstawiam w opisie. Dzięki za obejrzenie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!